Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się w grze Risk of Rain 2. No i tak, ponownie solo, ponownie Monsoon, czy w sumie, tym razem Monsoon, ponownie Voidfiend i bez niczego. Chcę sprawdzić po prostu, wiecie, swoje siły na Monsoonie z normalnymi zasadami, a nie zasadami idealnych przedmiotów i tak. Czy jest coś więcej do dodania? Chyba nie, po prostu lećmy i miejmy nadzieję, że może uda się coś osiągnąć. Przecież coś mam na myśli, no, wygrać. Wiem, że mało prawdopodobne. No i tak ogólnie nie ma co liczyć na to, że będzie tak dobrze ze mną. Jak wiadomo, ja jestem jełopem, lamą i nieogarem. Ale no, może warto po prostu się pomęczyć, popróbować. Kto wie, może naprawdę w końcu coś się... Tak, ogólnie pomiędzy tym poprzednim odcinkiem dużo się nie pozmieniało, jeśli chodzi o moje umiejętności gry. Moje doświadczenia z grą. Wręcz powiedziałbym, że w sumie to nic się nie zmieniło. Bo no, nie miałem tak za bardzo okazji, żeby przysiąść sobie nawet na chwilę. I tak, zobaczmy przy okazji, co jest w lunarnych przedmiotach. O, nie jestem pewien, co to jest. Jeśli to jest meteoryt, to jest to ryzykowne, ale jestem gotów to wziąć. Jeśli to są oczy herezji, to pas. Pas. Niestety. Jakkolwiek Eyes of Heresy jest super, ciekawe i tak dalej, tak wydaje mi się, że nasz atak obecny jest znacznie lepszy od oczu Heresy, więc tak jeden lunar coin stracony. To jest to wielki problem. Nope. Czy jest to jakikolwiek problem? Nope. Będę za nim płakał? Nope. Po prostu najprościej we świecie mieliśmy szansę na fajnego przedmiota, a niestety nie dostaliśmy fajnego. No, jak mówię, nie jest żadnym problemem. Przy czym osobiście chyba najbardziej bym liczył na przedmioty, które wężą moc i jeszcze dodatkowo za dużo wad nie mają. Okej, dobra, przebieg już zaczyna się robić ciekawy. Polilud. Znaczy mówiąc, pustkowe ukulele. O i tak, uwielbiam ten przedmiot. Uwielbiam ten przedmiot. Przy czym... Tutaj mówię, że uwielbiam, ale z drugiej strony... I powiedziałbym, żeby też był mój, może moim... ulubionym tak najbardziej ze wszystkich, to jest jedna rzecz, a druga, żebym uważał go za definitywnie lepszą wersję. Po prostu jakoś tak uważam, że jest to porządny, naprawdę potężny, ale no zwykłe ukulele też ma swoje zastosowania, miejsce i tak dalej. Jeśli natomiast chodzi o Ignition Tank, zdecydowanie się przyda, jeśli zdobędziemy chociaż jedno gazoline, chyba tak to się nazywało, ogólnie paliwko. Jak najłatwiej to określić i tak... Wispy. Nie lubię wispów. Dobra. Przy okazji zbliżamy się do trzeciej minuty, co oznacza, że w sumie dobry moment to by był, żeby już uciekać z tej planszy. Powoli. Tak myślę, że nie mamy aż takiego słabego startu. Wręcz bym powiedział, że nawet bardzo dobry. Okej, Monster Tooth. Zdecydowanie super. Jeśli ktoś nie wie, dlaczego zdecydowanie super, to nie chodzi tylko o samo leczenie, ale o to, że no... tej kuleczki cofa naszą korupcję. Co jest moim zdaniem super, bo no, osobiście jakkolwiek lubię formę tą taką korupcji, chyba tak ją najłatwiej można nazwać, na boss fightach i tak dalej, tak często przez to, że zapominam o kontroli tej formy, no ginę po prostu. Dobra, teraz jeszcze raz deaktywujemy korupcję, że tak nazwa. Tak, z takim zestawikiem niewielkim możemy wyruszyć na bossa. Okej, Beetle Queen. Dobrze zrobiłem, zostawiając sobie w takim wypadku skażenie. Bo Beetle Queen, przynajmniej z mojego doświadczenia, lepiej szybko wyeliminować, a do szybkiego wyeliminowania, no nie ma nic lepszego niż to. Ciągle się, że Beetle Queen może jednym atakiem nas teraz ubić, jeśli będziemy nieostrożni. A w ten sposób, powiedzmy, że właśnie jesteśmy w stanie szybko usunąć z tego świata. Co jest dobre i no, jeśli chodzi natomiast o pozostałe kwestie, dzięki temu, że mieliśmy właśnie Monster Tooth, nasz silnik z zębów potwora, udało nam się szybciej potem wyjść z tej formy, co moim zdaniem jest właśnie podstawą w dobrym zarządzaniu rozgrywką Voidfiendem. I coś, co też, powiedzmy, nie wychodzi, czyli właśnie kontrola form. Trzeba być w tej formie, w której się chce być w danym momencie. To w moim przypadku oznacza... choć w zwykłej formie i nie przejmienię się w losowych momentach przez to, że zapomniałeś aktywować swoją R-kę.
Więc tak, dlatego też, nawet jeśli ktoś z was uzna mnie za noobka, dlatego że zbieram przedmioty lecznicze czy coś, tak właśnie te grzyby pustki, czy właśnie zęby potwora, metkicy, to wszystko, co jest dla mnie, powiedziałbym wręcz, że może konieczne, grając tym dziadem, żeby tylko mieć jak najmniej okazji na przypadkowe przemiany. Jedna rzecz, o której tak mógłbym powiedzieć, że nie jest dla mnie dobra, a też pomaga trochę z właśnie przypadkowymi przemianami, to jest sam w sobie, jak to się nazywa, kwiatek teleportujący, ten, który fale lecznicze wyrzuca na teleporcie. Głównie dlatego, że jakby to najłatwiej określić, ten kwiatek nie pozwala mi się przemienić czasem, kiedy bym tego bardzo chciał. A jak mówię, przemiany w niektórych sytuacjach w moim odczuciu są konieczne, jak na przykład właśnie z tym... z Beetle Queen. Zresztą tak, oczywiście, pokonam ją bez przemiany, czyli nie tak, że nie. Jakbyście nagle uważali mnie z jakiegoś noobka, słabiaka czy coś. Chociaż nie ukrywajmy, no, jestem noobkiem, słabiakiem i tak dalej. Ale bardziej chodzi o sam fakt, że no... ręce mam na monsunie. Nie do końca jestem w stanie czasami nadążać za potworami. I jak taka Beetle Queen się trafi na planszy drugiej bądź trzeciej nawet, wiem, dziwne, ale mi się trafiają. Trzecich, potrafi ona po prostu spowodować mi więcej problemów, niż jestem w stanie, powiedzmy, usunąć, jeśli mam tej formy tamtej właśnie. A w ogóle ciekawie się to schowało. Głównie przez to, że ona dużo, naprawdę bardzo dużo, w moim odczuciu, wzywa swoich, można powiedzieć, dzieciuchów, swoich sługów. Jak to określić? No, chodzi po prostu o to, że przyzywa dużo innych wrogów, więc tak, jest to dla mnie co najmniej problematyczne, a tamta forma właśnie, w szczególności dajmy to tutaj z tą lutnią, czy tam, przepraszam, jaką lutnią, to jest polilut, czyli wielolutnią, pustkową, inaczej mówiąc pustkową ukulele, no znacznie przyspiesza wszystko. Dobra, pojawiliśmy się gdzieś tam, więc teleporter może być w tych kręgach. Okej, i się stało, oczywiście. Nie byłbym sam, gdybym chociaż raz się przez przypadek nie przemienił. Ale spokojnie, zaraz przemiana powinna zejść. A jeśli nie zejdzie, no to trudno. Chociaż no, będąc szczerym, bardzo bym chciał, żeby zeszła. Dziękuję. Bo w ten sposób łatwiej się nie dosyć poruszać, to jeszcze, no... bezpieczniejsze po prostu w tej formie. To jest ciekawe, bo w sumie tamto ma zredukowane otrzymywane obrażenia. Dobra, no dawaj skrzynkę, co my tu mamy? Crowbar. I zdecydowanie świetne. Jako, że nasze ataki po prostu najpierw dobijały jednym strzałem, to crowbar zdecydowanie będzie dobrym wyborem. Tutaj co mamy? Stun grenade. Nie powiedziałbym, żeby to było jakieś super potężne i idealne, ale tak, jeśli będę miał jakiegoś śmiecia i uda mi się trafić na tego, jak to się nazywa, on brak mi słów, no na scrapera, to może skorzystam. A póki co, do góry. I tak, to jest kolejna rzecz, którą uwielbiam w Voidfiendzie. Poza tym, że spokojnie jakoś ta postać naprawdę podpasowała i ostatnio jak czymś gram, to najczęściej nim. Drugi tak najczęstszy chyba ostatnio to jest kapitan, też tak przy okazji. Pomijając multi, który jest postacią, którą zawsze biorę, kiedy próbuję po prostu tryhardować, na pewno robić wielkie jakieś wyczyny. Jest to, że jest chyba najbezpieczniejszą ze wszystkich postaci, które znam. Może z niewielkimi wyjątkami, żeby nadal multi chociaż jest wytrzymały, to no nie może się równać pod względem bezpieczeństwa antypociskowego z kapitanem, który powiedzmy ma dobry attack speed przez jego, nie pamiętam jak się nazywa, ale to jego mikroboty powiedzmy mogą szybko właśnie usuwać większość pocisków. No i dobra. Dlatego, że się tutaj przemieniłem, a początkowo tego nie planowałem, tak widzicie, takie przypadkowe przemiany czasem też potrafią być naprawdę świetne. Chociaż głównie na boss fightach. Zwykły plansz najczęściej ta przemiana mi więcej miesza niż pomaga. I co tu mamy? Predatory Instinct. No. Same w sobie może nie jest to jakieś potężne. Trzeba jeszcze crit rate'a lepszego. Ale tak. Zawsze może to delikatne przyspieszenie naszych ataków i innych tego typu rzeczy nam zarzucić, więc no, może być. Dobra, 9 minuta i zaraz 30 sekunda. Czas dosyć dobry. Powiedział. Ilość przedmiotów przyzwoita. Ale... może lepiej by było mieć jakieś też solidniejsze niż tylko to, co się trafia.
Tak, na planszy trzeciej ogólnie mówiąc, jeszcze warto by było poszukać już Altora i Scrapera ewentualnie. Właśnie przygotować sobie wyjście do bazaru. Ewentualnie tak, broszka, Safer Times i Rough Times, czymś tak. Ogólnie misiek, zresztą zobaczymy. Nie, przepraszam. Tougher Times. Troszkę. Z tych wszystkich rzeczy chyba najbardziej bym preferował osobiście strzykawkę. Głównie dlatego, że po prostu lubię strzykawki. Te 15% jest naprawdę odczuwalne na naszym gościu. To jest jedna rzecz. To już taka będąca, można powiedzieć, argumentem, dlaczego chcę to wziąć. A ostatnia kwestia to w sumie też to, że tak R-ka jest zdecydowanie szybsza. Jeśli mam to plus 15% nawet. Więc tak, wiem, że robię głupoty, powinien pewnie lecieć, ale no, potem nie będzie mi się chciał tutaj wracać. Ja chcę po prostu tą jedną chociaż strzykawkę zakupić. Spokój. Z moimi potrzebami na taką. I tak, 15%. Ktoś powie, niewiele, po co ty to bierzesz. Ja powiem, jeśli potem się trafi jakaś chyba moka, mocza, nie pamiętam, ogólnie kawa, będzie naprawdę świetnie. Jeśli się nie trafi, już jest bardzo dobrze. A przy okazji przed nami jeszcze jest, ja bym to nazwał wyzwaniem pustki, chyba tak najłatwiej zacznę nazwać, czyli dodatkowy cel na tej planszy, polegający na tym, że musimy usunąć właśnie potwory z pustki, Voida, otchłani. Jak to nazwać, tak to nazwać. Chociaż Void to jest chyba najłatwiej właśnie pustka bądź próżnia, tak jak na mój gust. I okej, dobra. Dostaliśmy się tutaj fajnie. A dzięki moim umiejętnościom teleportacyjnym. Co my tam mamy? Widzę przeciwników i chyba widzę też kolejny Void przedmiot. Albo to jest Void przedmiot, albo to było takie... Okej. Albo to jest takie, że płacimy i mamy wybór z pomiędzy trzech przedmiotów na to, co dostaniemy. Jedno z tych dwóch. Tak, jeśli chodzi o przeciwnika pustki, to trafił mi się naprawdę nieprzyjemny. Ci strzelcy ogólnie są nieprzyjemni, jeszcze w wersji pustkowej to zupełnie. A i właśnie też zapomniałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą wiem o naszym tym skoku. Jeśli go używamy, możemy się wyleczyć z nawet najgorszych statusów, więc tak, to jest potężne po prostu. Pod tym względem, że mogę się ratować z podpalenia razy milion i innych tym podobnych rzeczy. A póki co tak, tutaj co mamy? Okularki pustkowe. Niestety one strasznie utrudniają zbieranie crit rate'a. Ale niech będzie, że je wezmę. Mogę tego potem żałować. Dobra, w ostatniej chwili shifta zarzuciłem. Ale 0,5% na to, że natychmiastowo ubije cokolwiek, co nie jest bossem. Moim zdaniem jest tego warte. Więc tak, weźmiemy to. I jak tam jeszcze? 9 potworów i mamy 2 obszary. Trochę to może zająć niestety. Ale tak, trzeba to trzeba. Teraz tak szybko, tutaj trzeba szybko po prostu spamić w R-kę. Byśmy się nie przemienili. I to jest też właśnie zaleta, można powiedzieć, Voidfinda, czy tam Bestii Pustki, jak nazwałem tą postać na polski, że właśnie... A, póki jest ten obszar, nie możemy nawet skorzystać. Te obszary, jak są zabójcze dla innych postaci, tak dla niego nie są aż tak bardzo, przez to, że właśnie mam tą korupcję, która szybko będzie nas regenerować, nawet w takich sytuacjach. Dobra. Ten obszar chyba już jest uwolniony od Bestii. A to oznacza tylko jedną rzecz, to przykład przeciwników bardziej niż bestii, bo to my jesteśmy bestią pustki. Musimy sobie wyskoczyć i pójść na drugi obszar. Potem tutaj wrócę, widziałem potencjalnie mnóstwo przedmiotów pustki do kupienia, więc no, nie odpuszczę temu, bo lubię te przedmioty. Ale no, powiedzmy, że tak, potencjalnie trzeba po prostu na razie im odpuścić. I tak, jeśli chodzi tutaj o te potwory, które trzeba konkretnie pokonać, bardzo łatwo je znaleźć. Każdy potwór ma kolorowy pasek życia, jak wiecie. Jeśli kolor jest fioletowy,
Jest to potwór z pustki. I tak. Po prostu bić wszystkie potwory z pustki, co oznacza wszystkie potwory pustki naturalne oraz te, na których od razu przy pojawieniu się był nałożony efekt pustki. Efekty pustki, powiedzmy, związane z tymi... A tam zostawiłem coś? Związane z ręcznie, powiedzmy, dotworzonymi potworami pustki, których tak łatwo dotworzyć, naprawdę, aktywując te rzeczy. No, okej, okay, gdzieś tutaj. Będę jakby się coś zbugowało potencjalnie nawet. A nie, tutaj jest jakiś dziad. I tak, powiem, że trochę się zbugowało w moim odczuciu. Nie wiem, czym to powinien być. Dwa potwory nagle? Nie, dobra, jest zero. Udało się, świetnie. Chociaż czas mamy dosyć kiepski, powiedział, ale tak, okej. Biorę kolejnego drona, czemu sobie naprawiam swojego drona. I co tym razem tutaj dostaniemy? Miśki z pustki. Nie powinienem tego ruszać. Kurczę, nie powinienem tego ruszać. Z moją lamą miśki z pustki są świetne, ale przydałoby się więcej mieć miśków podstawowych, zanim to wezmę. Z drugiej strony podniesienie tego też zmniejsza moje pole do manewru, jeśli chodzi o kontrolowanie tego wszystkiego. Ile mam korupcji. Ale tak, jeśli chodzi natomiast o tą jakby dziwnego żuka, którego podniosłem przed chwilą, to jest dla mnie takie bezkompromisowe po prostu bierz, gościu. Znaczy mówiąc, mamy ulepszone nożyki, dla tych, którzy jeszcze nie ogarniają, ale tam powinno być to napisane, jeśli się nie mylę. Mamy efekt, który zamiast delikatnego krwawienia wywoływać, aktywować się po prostu natychmiastowo. Mamy coś, co się aktywuje po 3 sekundach, około, jak tak liczyłem. I ma efekt znacznie mocniejszy, który daje coś na kształt, jakby to nazwać, eksplozji. Zresztą wrogowie na nas nakładają też. Jest to efekt właśnie tego, zaraz może się aktywuje. Albo nie, jak na złość. O właśnie, to co ma na sobie teraz, to jest to właśnie. I zaraz będzie eksplozja, zadaje naprawdę kolosalne obrażenia. W szczególności, jeśli to potwory robią. Ale no. Bardzo warto. Bardzo warto. Teraz tutaj gdzieś jeszcze był kolejny przedmiot. Wiem, że jest to ryzykowne, ale biorę to. Głównie dlatego, że mój cel jest prosty. Chcę mieć 25% korupcji pasywnej, czy tam skażenia, wypaczenia, spaczenia. No wiadomo, o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą dlaczego, w ten sposób będę mógł zawsze, po prostu zawsze klikać R-kę, żeby się leczyć. A to już wydaje mi się, że chyba to już osiągnąłem na odcinku, czy jakoś tak. Więc tak, jeśli to osiągnąłem, to wiecie dlaczego. Bo to będę mógł skupić się na przedmiotach typowo defensywnych i nie przejmować się tym, że dajmy na to, no nie wiem, nie będę bił obrażeń czy coś. Kilka Razor Warriorów i będzie spokój, dosłownie. Dobra, mamy teleport. Zaraz będę go aktywował oczywiście, bo to już jest... No, powiedzmy, jesteśmy do tyłu z czasem, moim zdaniem trochę, jeśli chodzi o to, co chcę zrobić. Jest to trochę ciężej, będzie nam na dalszym odcinku naszej trasy. Ale tak, zobacz jeszcze tylko ewentualnie tutaj, czy nie ma jakichś skrzynków. I dobra, była ta jedna. Więcej nie widzę. Więc żeby mieć spokoja, sumienia, że nie siedzę za długo, to... No, po prostu próbujmy lecieć. Imp Overlord. Okej. Okay. Imp Overlord. Bardzo niebezpieczna bestia, na której często padam. Żeby z nim wygrać, musimy zrobić jedną rzecz. W moim odczuciu. Być ostrożni, pierwsza sprawa. I druga, pozwolić, by przejęła nas korupcja. I to akurat nie żartuję. Ciężko mi pomyśleć sobie, jak miałbym z nim wygrać w formie czystej. Po prostu jest dla mnie za trudny w formie czystej, to szczerze mówię. Jeśli kiedykolwiek grałem Voidfiendem i go pokonałem, to zawsze to było przy użyciu formy skażonej. Po prostu tak. A i właśnie też zauważyłem, że forma skażona trwa tym krócej, im więcej mam procentów tej pasywnej, że tak nazwę, tych, od których zaczynamy. To też jest w sumie wielkim atutem, bo przez to szybciej będziemy wychodzić z tej formy skażonej właśnie, którą uwielbiam do właśnie takich sytuacji, kiedy nie ma miejsca na manewrowanie, ucieczkę czy coś, a trzeba szybko po prostu wyeliminować bossa, dajmy na to. Więc tak... Podnoszenie pasywnej korupcji
skażenia pasywnego, nie wiem jak to nazywać, zawsze bym to pewnie mieszał, zmieniał po swojemu, określał. Jak na mój gust, moim zdaniem jest świetny. I dobra, nie polazłem tam, gdzie zazwyczaj tu są te, jak to się nazywa, Jutoltory, trudno. Lecimy już w takiej formie, w jakiej jesteśmy. Nie mam czasu po prostu na zastanawianie się, gdzie to jest, poza tym teraz tak tego już nie aktywuję. Bo Newt Altora trzeba aktywować zanim, podkreślam, zanim aktywuje się teleport. Albo przynajmniej zanim się pokona bossa. No. Wydaje mi się, że tak, zanim się aktywuje teleport jest lepszym określeniem, bo... Znam sytuacje, w których... że są zamknięte, a jak się pokona bossa, są otwarte i... Może to jest tak samo, że po prostu jest taka klauzula, że jeśli się pokona bossa i się otworzą znowu skrzynki i te wszystkie interakcje z innymi rzeczami, ale jeszcze teleport nie jest naładowany, to może uda się po prostu właśnie jeszcze aktywować Blue Orba Altora. Okej. Nie jest dobrze. Powiedział, że nawet jest bardzo źle. Bo Magma Worm gdzieś tutaj się kręci. A ja jestem w skażonej formie, co jest świetne do pokonania go, tylko gorzej, że go teraz w pobliżu nie ma. Jest, dobrze, jest. Jest w pobliżu Magma Worm. Czy magma, nie pamiętam czy to jest magma czy lawa, chyba magma. Ale tak, musimy po prostu, żeby go pokonać łatwo, to musimy mieć też formę skażoną. Żeby nie było bez niej, czuję, że jestem w stanie z nim wygrać, ale no... Tutaj skażenie po prostu jest czymś idealnym do walki z nim. Więc tak, po prostu... Jak tylko je dostanę, to mam nadzieję, że go... bijemy. Okej, jest. Dobrze, gin. Padł? Nie padł jeszcze. Okej, teraz już sobie nie mogę pozwolić na skażenie. Teraz muszę polegać tylko na swoich tych umiejętnościach, bo niestety... Powiedzmy, że to zaczyna się już nieprzychylne. I... Gasł? Czy to znaczy, że już jest pokonany? Nie wiem. Ale widzę, że to kraba. Tak, na tej planszy też swoją drogą słyszałem o tym, że pewnie ukryta jest gdzieś skrzynka z gwarantowanym przerwanym przedmiotem. Żeby nie było, widziałem już takie skrzynki kiedyś. A tylko to mi się trafiło, a dosłownie na innej planszy. To trafiła się. Mówię to w ten sposób, bo drugi raz już jej nie widziałem. Tak, gdzie konkretnie to jest? Ni cholernie mam pojęcia. Nie mam zamiaru tego na razie szukać. Kiedyś może to zrobię, jeśli będę uważał, że to jest warte tego wszystkiego. Póki co, tak, kilka skrzynek otworzyłem. Okej, ślimak, dobry dodatek. Niektórzy powiedzą, że ślimak jest słabym przedmiotem, moim zdaniem jest świetny, bo poza bitwą jestem w stanie się po prostu dobrze regenerować, a w szczególności właśnie jeszcze na monsunie. I no, mielibyśmy crit rate'a, zmieniło się na kolejne 0,5% na instakilla. To jest super. Jeśli da się to dosyć często aktywować. A jak wiadomo, u nas częste aktywacje się nie zdarzają. Głównie przez mojego pecha. Ale no. Może kiedyś. Czy kiedyś zobaczę tego instakilla. Jakoś tak częściej. Oj, dobra. Nie widzę teleportera, co jest w sumie najgorsze, więc zaraz trzeba będzie chyba pójść trochę wyżej w poszukiwaniu go. Ale zanim to, tu mam tutaj sklep z zielonymi przedmiotami. Shuriken. Nie powiedziałbym, że jest to jakiś wielki dodatek konieczny, ale no... Większy nasz damage, potencjalnie. I zawsze to jest zielony przedmiot, który ewentualnie będę przedrukować na bazarze, czy gdziekolwiek indziej. Chociaż raczej Shuriken w ogóle bym nie chciał przedrukowywać. Są na tyle relatywnie dobrym przedmiotem, że tak, no żal by było je stracić na rzecz drukowania. Okej, forma skażona się aktywowała. Chyba mogę powiedzieć, że chociaż o nich zapomniałem i tak, to był przypadek, że ją dostałem, to była dosyć dobra i... Chyba widzę Smroda. Tak, chyba widzę Smroda, już takiego prawidłowego Smroda. Nie tego... naturalnego na tej planszy, pseudo Smroda. Chyba idziemy w dobrym kierunku. Cześć, krab. Pa, krab. Dobra. A, i teraz tak... Tak, mamy to. Mamy to.
Okej, okay, a procenty mojego skażenia też są wystarczająco wysokie, żeby w przypadku bossa, który moim zdaniem będzie potrzebował skażenia, móc właśnie szybko się aktywować. Dobrze, dobrze, bardzo nawet dobrze. Mamy Imp Overlorda i idealnie wlazłem na tryb skażony. Więc tak, tak, będzie dobrze. Jeśli nie trafimy jakimś swoim zabójczym atakiem, to powinniśmy to przeżyć. A, jeszcze żyje ten dziad. Okej, okay, teraz już nie żyje. Na szczęście szybko się nasza forma skończyła. Dobra, no ładujemy też ten atak, czemu by nie? Jest tu skrzynka bardzo blisko, co możemy od razu otworzyć. I dostaliśmy Critical Strike, który jeszcze Bleeda nakłada. Oj tak, tak. Bo ogólnie to jest ogólnie... Ogólnie mówiąc, bardzo dobry przedmiot. Podobnie jak większość tych, które działają na Critical Strike'i, ma jeszcze sekretną funkcję, że daje delikatnym szans na krytyka. Więc tak. W rzeczywistości jest to lepsze nawet niż może opis sugerować. Nie pamiętam, jaką tam daje szansę, czy to było 2%, czy 5%, czy ile, więc tutaj się nie wypowiem. Wiem, że jakąś szansę po prostu daje i tak, kolejny ten Ignition Tank. Nie wiem, czy jest jakkolwiek stosowany przez nasze rzeczy teraz, ale no. Jeśli jest, to fajnie. Dobra. Jeśli chodzi natomiast o samo to, co zrobimy dalej, to z tymi przedmiotami nie wiem, czy dam radę sprostać księżycowi. Więc prawdopodobnie dzisiejszym celem będzie najłatwiej w świecie, czy najprościej w świecie, obliterate. Znaczy mówiąc, pójdziemy do posągu, który jednocześnie jest też źródłem zdobycia mercenary. Bo nawet nie jestem pewien, czego pokazałem wam kiedyś na odcinku. Jeśli nie, no to teraz zobaczycie, o ile dożyjemy. Żeby to zrobić, musimy znaleźć... Bo artefakty od razu mówię, nie idę. Wiem, że mogę, ale nie chcę ryzykować, bo na artefakcie, na jego challenge'u można łatwo zginąć. Nie ukrywam, ten przebieg wydaje się być... dosyć dobry jak dla mnie, więc no, żal mi było go stracić. I tak, jest niestety też tutaj aktywacja pustki, że tak to nazwę, chociaż w rzeczywistości to jest dosłownie ziarno pustki, nasiono pustki. Więc musimy je wyczyścić, zanim będziemy cokolwiek zrobić. Tak. Z strony tutaj tak ładnie pokazuje się to na artefakty. Chyba aktywowało się to instakill. A jeśli nie instakill, to po prostu mamy aż takie fajne obrażenia, że tak... Po prostu jesteśmy w stanie szybko eliminować chociaż te Lesser Wispy. To jest pocieszające, bo Lesser Wispy... Chociaż są niby takimi... słabymi przeciwnikami, relatywnie chyba najsłabszymi nawet. To są też jednym z częstszych powodów śmierci. Może nie bezpiecznie u mnie, ale u wielu graczy, przynajmniej z tego co słyszałem. Proszę bardzo, co... A, ojej, nie lubię ich. Strasznie ich nie lubię. To mogę wprost powiedzieć, strasznie ich nie lubię. To są... jakieś przeciwniki z dodatka. Ale tak wkurzające... mój rekord, jak już mówiłem, na tym takim specjalnym trybie, który mi odblokował też tego tutaj gościa, to jest 58. Byłby wyższy, gdyby właśnie nie oni. Ja mam po prostu ich tak dużo, że... no, nie byłem w stanie ich pokonać. Jeszcze grałem jako multi bez zbyt dużej ilości skoków i tak dalej, więc jak oni byli na jakichś wysokich ścianach, czy na jakichś wysokościach, gdzie ja nie wiedziałem, jak się dostać do końca, to tak. Delikatnie mówiąc, czy tam szybko mówiąc, pokrótce mówiąc, jak zwał, tak zwał, ich pozycje potrafią być naprawdę niesprawiedliwe momentami. A ich ataki są prawdopodobnie hit skanami. Czyli inaczej mówiąc, że mamy takie słownie, jeśli cię namierzą, jesteś w ich obszarze namierzenia, gdy atak jest wypuszczany, to zawsze trafia. Okej, Niekontrolowana przemiana. Właśnie o tym mówiłem. Mogła mi kosztować życie. Mogła. Na szczęście to nie. Nie zrobiła, nie kosztowała mi życia, ale mogła. Co mogło być kiepsko? Niedobrze, bo strasznie dużo się tych dziadostw pojawia. Ale hej, przynajmniej mamy w końcu igniczne tanki, co oznacza mniej więcej tyle, że... Znaczy nie igniczne tanki, tylko tego, gazoline. Paliwo, co oznacza mniej więcej tyle, że wreszcie jestem w stanie coś zrobić z moimi właśnie igniczne tankami.
Które tak czekały i czekały. I dobra, tam coś jest. Nie. Błaga mnie, czemu? Czemu ja zapominam o klikaniu R-ki? Przydałby się grzyb z pustki, albo nawet dwa albo trzy. To by mi załatwiło problem, bo jak chodzę, to wtedy bym nie musiał się tym przejmować, bo dosłownie ten grzyb, delikatnie mówiąc, ma takie, jak to się nazywa, leczenie, że byłbym w stanie tak sobie wyrównać. To pomogłoby mi chyba wzrost mojej korupcji. Tak, dodatkowa gitarka, zdecydowanie insta-def. Trafił się insta-def, zdecydowanie. Dobra, 9 potworów jeszcze. Nadal 9, bo nie jest w stanie tego dziadostwa tam wyeliminować. Okej, okay. I teraz tak. Redukujemy, rzecz jasna, bo trzeba redukować, inaczej znowu się aktywuje bez mojego planu. Dobra, jest 8, tak jest 8, czy udało się pozbyć, okej. Okay. Redukujemy teraz i... gdzie dalej? Dalej na pewno tutaj, więc trzeba wyeliminować to coś, zanim nieco... A nie, dobra, to nie ma jednak skana. Jesteśmy przy pustce. Na poziomie trudności ha, 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 ha. Nie sugeruję to nic dobrego. Jeśli jest taka sytuacja... Chciałem robić inaczej, chciałem iść do pustki też, ale... Najbardziej zależy mi na tym, żeby jednak to, powiedzmy, przejść. Zrobić ten sukces, to wszystko, więc... może jednak to... Teraz tylko muszę sobie przypomnieć, skąd ja mam już artefakty dostępne. Wybrać jaki kod wpiszemy tym razem, więc widzimy się za chwilę, jak już to ustalę. Bo wbrew temu, co mówiłem, chyba naprawdę droga po artefakt będzie tą najbezpieczniejszą. A, dobra. To sprawdzić w takim wypadku, stwierdziłem, że właśnie coś, co znaleźliśmy w połowie w sumie na pustyni. Zgodnie z moją teorią, to na pustyni, no ogólnie tam na drugiej planszy, tej takiej pseudopustyni, tam gdzie też zdobyliśmy jakby obrączki. No, więc jeśli moja teoria, że zawsze te wzory są symetryczne, jest prawdziwa, portal powinien się otworzyć, powinniśmy coś dostać. Jeśli ten smetor jest błędna, a widać, że nie jest, to byśmy nie dostali portalu. I wtedy bym ten wpisał, który był w menu ustawień, bo chyba go jeszcze nie mam. Przynajmniej moja achievement pokazywał, że nie mam, więc... Tak. Jeżeli się kogoś zastanawia, czemu achievement pokazywał, to liczyłem po prostu i pamiętam, z których lokacji sprawdzałem po prostu kody. W ten sposób można powiedzieć, że właśnie achievementy mi pokazały i... Friendly fire is enabled for both survivors and monsters alike. Okej, czyli inaczej mówiąc, friendly fire mode, który w naszym przypadku oznacza, że odblokowujemy coś, co będzie wkurzało, bo tam mnie i siostra, jak będziemy grali w koopie. A póki tego nie mamy, oznacza to mniej więcej, póki gram samemu, oznacza to mniej więcej tyle, że potwory mogą same się eliminować, co będzie bardzo fajne. Ale nadal może być na tyle rzadkie, że nie będę z tego jakoś szczególnie korzystał. Dość tylko, jeśli to oznacza, że jakieś moje drony, czy inne moje rzeczy też mogą w ten sposób, no, mnie ranić. Dobra, nie widzę tu nigdzie wroga żadnego. Okej, jest wróg, dobrze. Dobrze, to teraz tak szybko otwieramy skrzynię medyczną. Jeśli kogoś zastanawia, czemu akurat medyczną, odpowiedź jest bardzo prosta. Potrzebuję czegoś, co utrzyma mi przy życiu, bo jak widzicie, potrafię szybko bardzo tracić to życie od nadpojedynczych ciosów ze strony wrogów i... Okej. Dostaliśmy kosę, czyli kolejne 5% crit rate, a tutaj akurat jestem pewien. I udało mi się podnieść dwa razy artefakt. Najważniejsze jest to, żeby mieć jeden, bo czy mamy jeden, czy dwa, to nic nie zmienia. Ale tak, ważne, że mamy po prostu. Ta się liczy. A jeśli chodzi o artefakt chaosu, to... Oby nie był tylko przyczyną mojego zgonu. Jeśli będzie, to się załamiem. Dobra. Usuwamy szybko wrogów. Snajperujemy z mojego promienia pustki. Okej. Okay. Nie wiem, skąd dostałem ten efekt. A, dobra. Moje własne podpalenia też na mnie wchodzą. Więc nie mogę z bliska wrogów eliminować, mając
typ odpalenia. Dobra. Zbieraj kulki, gwiezdny kluczu. Zbieraj kulki. Niedobrze, 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 niedobrze. Ta jedna aktywacja teraz może być moim końcem. Okej, na szczęście nie jest, więc dobrze dla mnie. To jest jeszcze z jakiegoś emergency drona. Co on konkretnie robi? Ni choler nie mam pojęcia. Ale potencjalnie mógł mnie uratować. Dobra, widzę ten artefakt key. Więc teraz tak, muszę szybko go podnieść i nawet nie walcząc z wrogami, po prostu dobiec tam, dostarczyć tego klucza. To już przedostatni. To już ostatni na szczęście. I transformacja. Nie przypilnowałem. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bym powiedział. Każda ta pojedyncza transformacja może być przyczyną mojej śmierci. Generator tarcz. Zdecydowanie generator tarcz potrzebuje rzeczy, które mnie utrzymają przy życiu. Okej, transformacja się skończyła. Okej, nie zbliżamy się do tego. Niech płomienie same ich wykończą. Tak, fragment artefaktu, proszę. Czy klucz do artefaktu, proszę, szybko. Dajcie. Jeśli dadzą mi ten fragment artefaktu, czy jak to cokolwiek nazwać, będę uratowany. Jeśli nie dostanę, to już po mnie raczej. Więc po ilości medus i innych takich dziadostw. Okej, nie widzę nigdzie tego nadal klucza artefaktu. Czemu do artefaktu. Okej. Dobrze, spokojnie, gwiezdny kluczu. Spokojnie, oddychaj. Nic się nie dzieje, jesteś w stanie to wygrać, tylko niech... No... Niech to tylko gra będzie ostrożna z wrogami, których na mnie wyrzuca. Dobra, nadal nie widzę, czy jest tu gdzieś fragment, ten cały klucz, fragment, jak inaczej to nazwać, nie mam pojęcia. Ale tak, co tu mamy? Grzybek. Nawet jeśli to jest ten... Busting Fumus. Nie. Nie wierzę. Blisko było, niestety. Niestety, blisko było, ale niestety. Dobra. Wydaje mi się, że tak to był dosyć dobry odcinek, pokazujący, że powoli jakoś się już tutaj poprawiam. No niestety, artefakt chaosu. Decydowanie nie na takie podejście jak to. Kiedy mam zbyt dużo rzeczy, które mogą mnie same zacząć ranić, no. Też nie na takie momenty, kiedy moje przedmioty, powiedzmy, nie były idealne, chociaż nadal uważam, że to bardzo porządny przebieg i to, że ja tutaj zlamiłem, a nie przedmioty. Ale dobra, nie będę już więcej was nudził. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i tak, jak mówię, to tyle, więc do zobaczenia już w kolejnym odcinku, który może będzie nawet jutro. Jako, że chyba ostatnio udaje nam się zachowywać taką ciągłość, czasami mi, teraz ostatnio siostra, trochę czasu na to nie ma. Ale dobra, to ja tu będę więcej gadał, naprawdę trzymajcie się, no i hej, hej!